Rafał Holanowski, wrocławski przedsiębiorca, był jednym z oskarżonych w tzw. aferze PCK. W maju tego roku został uniewinniony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Mimo tego Gazeta Wrocławska przez kilka tygodni określała go jako skazanego w aferze PCK. Teraz Holanowski postanowił wytoczyć proces Gazecie Wrocławskiej oraz jej wydawcy. Pierwsze doniesienia dotyczące nieprawidłowości we wrocławskim oddziale PCK pojawiły się wiosną 2017 roku. Oskarżonych zostało wówczas 10 osób, w tym posłowie PiS Jarosław G. oraz Piotr B., którzy zostali usunięci z partii. Wśród oskarżonych był także Rafał Holanowski, który przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Dolnośląskiego Oddziału PCK, będąc jednocześnie fundatorem Fundacji Supra, obecnie Fundacji Zdrowi i Bezpieczni. Zarzuty stawiane byłym politykom PiS dotyczyły wyprowadzania pieniędzy z wrocławskiego PCK. W wyniku tego procederu oddział przez 3 lata miał stracić 1 300 000 zł. W sierpniu 2022 roku Holanowski na naszej antenie zapewniał, że jego fundacja nie działała na szkodę Polskiego Czerwonego Krzyża. Uznałem, że fundacja jako organizacja non-profit, zaznaczam non-profit, nikt, ani ja, ani nikt z moich bliskich od fundacji nie uzyskuje, nie uzyskał choćby złotówki, a całość pieniędzy, jakie pozyskuje fundacja, przeznacza na cele związane z działalnością charytatywną, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W związku z tym dzięki temu projektowi Polski Czerwony Krzyż zyskał możliwość stałych dochodów od fundacji. Działalność na szkodę PCK miała polegać między innymi na sprzedaży zebranej w kontenerach odzieży. Pieniądze pochodzące z transakcji zamiast do PCK miały trafiać do prywatnych kieszeni członków zarządu. Jak twierdzi Holanowski, w wyniku przestępczego procederu ucierpiała także jego fundacja. Przede wszystkim ukradzione to była moja fundacja. Dlaczego? Dlatego, że odzież, która była zbierana z pojemników, którymi dysponowała fundacja, nie Polski Czerwony Krzyż. 17 maja tego roku decyzją Sądu Okręgowego Rafał Holanowski został uniewinniony. Mimo prawomocnego wyroku, Gazeta Wrocławska opublikowała na swojej stronie artykuł, w którym nazwała Holanowskiego skazanym w aferze PCK. Rafał Holanowski od początku procesu chciał, aby jego tożsamość była jawna. Pomimo tego Gazeta Wrocławska określiła go jako Rafał H. Nie zamierzałem ukrywać się, ponieważ ja jestem w 100% niewinny. Nie poczułem się w żaden sposób do żadnej winy. Uważam, że przysłużyłem się przez 10 lat, ciągnąłem oddział, który zastałem w katastrofalnej sytuacji. Holanowski stawia poważne zarzuty pod adresem dziennikarzy oraz wydawcy Gazety Wrocławskiej. Było podanie ewidentnej nieprawdy, nie tylko wkładające czy też obrażające moje dobro osobiste, ale też wkładająca w usta sądu nieprawdę. No bo jeżeli dziennikarz mówi, że sąd kogoś skazuje, a sąd mówi, że uniewinnia, to o co tu chodzi, proszę Państwa? Były prezes Dolnośląskiego PCK w związku z publikacjami Gazety Wrocławskiej postanowił wystąpić na drogę sądową. Postanowiłem pozwać Gazetę Wrocławską oraz jego wydawcę, czy Gazetę Wrocławską oraz jego redaktora naczelnego za dezinformację, za publikowanie nieprawdy oraz pozbawienie opinii publicznej prawa do rzetelnego dziennikarstwa. Jesteśmy przekonani o tym, że już jest najwyższa pora, aby ukrócić wszelką nierzetelność dziennikarską, aby ukrócić te wszystkie działania, które stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami, jakimi powinni się kierować dziennikarze. Holanowski domaga się odszkodowania. Niemniej jako człowiek majątny nie chcę tych pieniędzy od Gazety Wrocławskiej, a tą kwotę 1 000 000 zł chcę, aby Gazeta Wrocławska przekazała na cele charytatywne związane z działalnością Dolnośląskiego Oddziału PCK. Hanna Galik, Echo 24.